W moim ogrodzie od kilku lat mieszkają szpaki w takich budkach, które zrobiłem. Na kilku drzewach. I właśnie już przyleciały. Najpierw pojawiły się około 2 tygodnie temu na mały rekonesans. Teraz wróciły. A już wiosna. Dzisiejszy dzień był bardzo pracowity. Tutaj przygotowałem wstępnie poletka pod przyszłe tunele. W tej chwili jeszcze moje kurki pomagają rozluźnić tą glebę, spulchnić, przeszukać, wybrać co trzeba. A tutaj postawiłem namiot, tunel foliowy 4x2, może 2,5, i umieściłem wewnątrz swoje sadzonki, te część sadzonek, które tutaj są wypikowane, a więc moje czosnki, które pokazywałem na filmiku, jak sadzić, i wkrótce pójdą do gruntu selery, pory, kapusty, tutaj różnego rodzaju roślinki, część jeszcze została, takie powybiegane, więc trzymanie ich w domu powodowało, że one wybiegały. Są jeszcze cebulki do pikowania. Cebula szarlotka, którą chciałem z nukami. I mam nadzieję, że tu będą sprzyjające warunki teraz, żeby rosły. Oczywiście zostało jeszcze trochę miejsca na to, aby tutaj umieścić inne jeszcze sadzonki, które są w tej chwili w domu na parapetach, a więc papryczki pięknie rosnące, pelargonie ukorzenione, no i oczywiście wkrótce będę również pikował pomidory. Ale to jeszcze jest trochę czasu. W tej chwili tutaj w tym miejscu, w tym kawałeczku tutaj przygotuję, jeszcze uprawię część, trochę tą glebę i tutaj wysadzę czosnek. A tam właśnie pójdą te namioty. Dwa duże, znaczy duże 3x6, 2x3x6 po 18 metrów. I ten mały, który w tej chwili jest jako taki właśnie rozsadnik, pójdzie na uprawę papryki. Oczywiście tu jest folia zabezpieczona tą metodą, którą ja stosuję zawsze, czyli krawężniki betonowe. To są właśnie dwie konstrukcje tuneli 3x6, 18, i czekają na przeniesienie na to poletko, które tutaj uprawione jest. I jeden tunel 18, drugi tunel tu się zmieści 18, i trzeci ten mały, który w tej chwili tutaj stoi na boku jako pikownik. No więc tak te kurki moje tutaj pracują, pomagają jak mogą. Bardzo mi przyjemnie jest, że zjadają różnego rodzaju robactwo, a za to będą pyszne jajeczka. Obornik spod kur, jak pamiętacie, jest doskonałym nawozem. Pod pomidory oczywiście. Dzisiaj duży wiatr trochę utrudniał tą pracę, szczególnie nakładanie folii, ale jakoś udało się. Ziemia ładnie już obsycha, więc wszystko na dobrej drodze. Oby tylko koronawirus przestał być niebezpieczny dla nas. Życzę tego wszystkim i sobie również. Płytki czekają na szpaki, cały czas te szpaki tu przylatują. W tym momencie ich nie ma, trochę chyba się bały mojej pracy, bo cały dzień się tu krzątałem i uprawiałem mechanicznie to pole. Także może się troszeczkę wystraszyły, ale wrócą. Wrócą, bo są tutaj od wielu lat.
pasa, to moje kurki pracowite przez cały dzień. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Proszę, oglądajcie moje filmiki i do zobaczenia.